Dzień dobry, w kolejnym odcinku Poezji w Szkole. Dzisiaj krótko chciałabym powiedzieć o pewnym spotkaniu, które odbyło się w 2019 roku z okazji premiery książki poetyckiej Adama Zagajewskiego. I właśnie dzisiaj kilka zdań o takich wrażeń, refleksji, przemyśleń, wspomnień też z tego właśnie spotkania. Spotkanie odbyło się w siedzibie Agory na ulicy Czerskiej w Warszawie, na Mokotowie i pamiętam ten dzień dobrze. To był październik, to był wieczór październikowy. Pamiętam też, że jakoś bardzo przeżywałam to spotkanie. Było to dla mnie pierwsze spotkanie z Adamem Zagajewskim w ogóle, nieżyjącym już zresztą Adamem Zagajewskim, poetą wielokrotnie nagradzanym nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Poeta, który wywodzi się z takiej grupy poetyckiej Nowa Fala. Tak więc pamiętam, że było to dla mnie niezwykle wzruszające spotkać poetę, który właściwie był już wtedy poetą starym, tak zwanym, tak jak, może nie aż tak jak Herbert Różewicz czy Miłosz, ale na pewno dla mnie było to spotkanie z autorytetem i w tym sensie chciałam być duchowo przygotowana na to spotkanie. To spotkanie, które rzeczywiście w jakiejś mierze pozwoliło mi zrozumieć tę poezję, bo jakoś 2 lata wcześniej kupiłam wiersze zebrane Adama Zagajewskiego i pamiętam, że jakoś trudno, wyjątkowo mi się czytało te wiersze i gdzieś po kilku utworach odłożyłam ten tom i nie wracałam do niego przez, jak dobrze pamiętam, co najmniej 2-3 lata. Nawet po studiach polonistycznych ta lektura wierszy Zagajewskiego była dla mnie trudna. Dzisiaj, jak widzę Zagajewskiego, biografię twórczą, to dla mnie ten poeta przeszedł taką drogę, jaką przeszli na przykład Wisława Szymborska czy Miron Białoszewski. Jest to twórczość niezwykle głęboka, tak samo głęboka, jak głęboko myślał Adam Zagajewski. Pamiętam jego wypowiedź na pewno, ale chciałabym powiedzieć o wrażeniu, które sprawił na mnie Adam Zagajewski, ponieważ dla mnie to poeta niezwykle erudycyjny, w tym sensie też trudno zrozumiały. Poeta, który stał się metafizykiem. Pamiętam, że często mówił o Platonie. Pamiętam, że starał się bardzo delikatnie nawiązywać do swojej biografii. I pamiętam też, że nie patrzył zbyt często na widownię, na publiczność, na słuchaczy, na jego czytelników, na swoich czytelników. Pamiętam, że Adam Zagajewski miał właściwie stale poważny wyraz twarzy. Pamiętam też, że mówił tonem spokojnym, wyważonym, bardzo głębokim głosem, takim jakby głosem, jakby przemawiał przez niego jakiś głos wewnętrzny.
pamiętam, że dość często zastanawiał się nad swoimi wypowiedziami, nim cokolwiek wypowiedział. Nie były to też zbyt długie wypowiedzi, były to raczej wypowiedzi dość lapidarne i otwierające pewnie też pole do jakichś przemyśleń, refleksji, nieskupione na wydarzeniach bieżących, odchodzące gdzieś od tego, co tu i teraz, i osadzone też głęboko w lekturach Zagajewskiego. On każdorazowo, jak dobrze pamiętam, starał się argumentować, jeśli mogę tak to wyrazić, odwołując się do książek. Taki niezwykle eseistyczny charakter wypowiedzi Zagajewskiego podczas tego wywiadu był dla mnie trudny niekiedy, ale pokazał mi, że metafizyka, którą tak często, której tak często unikamy, że duchowość, o którą walczył Zagajewski tak długo w swojej twórczości, taka duchowość indywidualna, kwestia tożsamości duchowej z określonymi prądami w sztuce, w kulturze, jest niezwykle ważna dla tożsamości człowieka w ogóle i że to właśnie taka tożsamość tak naprawdę najwięcej mówi o człowieku, o jednostce. To tyle, jeżeli chodzi o zdania, które mogłabym wypowiedzieć odnosząc się do tamtego wieczoru. Było to niezwykłe spotkanie i pamiętam też swoją reakcję na informację o śmierci poety. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam w to uwierzyć i w zasadzie bardzo trudno myśleć o tym, że już nigdy nie stanę twarzą w twarzy z Adamem Zagajewskim. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek Poezji w Szkole, w którym będę mówiła właśnie o wierszu Adama Zagajewskiego Noc, morze.